jak rzeźbą przebić niebo? Stawiał sobie takie pytanie Władysław Hasior na początku drogi twórczej, kiedy był zafascynowany ówczesną Europą lat 50. Przemierzał ową Europę na steranym motocyklu z plecakiem pełnym marzeń o podboju świata. Swój notatnik z podróży wypełniał zarówno entuzjastycznymi okrzykami „Widziałem Nikę”, jak również refleksjami młodego artysty formowanego przez Antoniego Kenara w zakopiańskiej szkole plastycznej, a później przez Mariana Wnuka w warszawskiej ASP. „Paryż już mnie męczy”, notował Hasior w styczniu 1960 roku. „Nie mogę dłużej siedzieć bezczynnie. Mam już dość przyglądania się piekielnej wrzawie, jaką się tutaj organizuje wokół handlu przedmiotami niesłusznie nazwanymi dziełami sztuki. Środowisko paryskie to sanktuarium osobliwego nabożeństwa, w którym powstają kurioza plastyczne, anormalność, dziwność, zaskoczenie, niesamowitość. Wszystko tylko brak odwagi, jasności widzenia i humanizmu. Dramatycznie rozbryzgana materia malarska przypominająca chluśnięcie wody z drugiego piętra, potargane i przypalone płótna, gałęzie, lusterka, pineski, szmaty i kości przyklejone do powierzchni obrazów mniej lub więcej zamalowanych. Wszystkie rzeźby, te ruchome, dźwiękowe, świetlne, te z blachy i te z bandaży, to żałosna rekwizytornia. To mizerna inscenizacja dramacików na temat wiosennej burzy, która przeszła przez Paryż na początku XX wieku. Ten przydługi może fragment wspomnień Hasiora najpełniej przecież wyraża ogrom wysiłku skromnego chłopca z Nowego Sącza, który sam na własny rachunek rozpoczął mocowanie się z samym sobą i z całym ogromem kulturalnej spuścizny współczesnej Europy. Zadziwiać musi dojrzałość sądów, skromność i absolutne poczucie misji, którą artysta musi spełnić, jeśli nie wobec tak zwanej historii, to przynajmniej wobec samego siebie. Zaskakujące jest w całej drodze artystycznej Hasiora poczucie odpowiedzialności za samego siebie, konsekwencja, z jaką dąży w realizacji własnych ideałów. Marek Roztworowski w pięknym eseju na temat twórczości Hasiora napisał m.in. „Hasior to krewny późnośredniowiecznych plastyków poetów, ewokujący piękny i potworny świat, łączący rzeczywistość z metaforą i zaświatem, mający oczarować człowieka znękanego rzeczywistością i tęskniącego za jej przekroczeniem. Epoka Hieronima Boscha, Bruegla, czarownic czy hiszpańskich lubowników męczeństw. Żadna rzecz nie jest u niego tym, czym jest, ale tym, czym może ją widzieć niekontrolowana wyobraźnia. To jest bajka, jeszcze i dlatego, że w zdaniach Hasiora wyrazy znaczą co innego niż każdy z osobna. To sprawy skrajnie subiektywne i zarazem sugestywne. I granie najbardziej uwodzicielską, zwiewną warstwą sztuki, wypowiadaną za pomocą starannie stylizowanej formy. Każdą podróż artystyczną po świecie Hasior kończy w Zakopanem. Porządkuje, w przenośni i dosłownie, bagaż doświadczeń i wrażeń. Układa w swoiste opowieści filmowe sekwencje slajdów, na których bystrym i przenikliwym okiem notuje wszelkie przejawy sztuki otaczającej współczesnego człowieka. Wśród licznych spotkań z publicznością nigdy nie brakuje relacji z pobytu Hasiora w paryskiej pracowni wielkiego rzeźbiarza Ossipa Zadkina. Jest to także okazja do przypomnienia, że ten pomnik „Rozdarte miasto”, stojący w Rotterdamie, przeznaczony był w latach 50. dla Warszawy, lecz odrzucony został przez ówczesnych administratorów kultury. Thank you.
W roku 1957 Hasior wykonał swoje pierwsze dwie prace, będące montażem z przedmiotów konkretnych lub, jak kto woli, gotowych. Najprostsze wydawałoby się tu użycie terminów nowy realizm, nowa figuracja. Terminów, które są jednoznaczne z popartem. Trudność polega jednak nie tylko na tym, że pop jeszcze wówczas jako kierunek nie istniał, ale także na fakcie, że sztuka Hasiora nie ma z nim nic wspólnego. Właśnie los sprawił, że właśnie w Budapeszcie spotkałem się z wielką legendą artystyczną, jaką jest mistrz Andy Warhol. Tu, za tą ścianą, jest moja wielka wystawa, z którą jeżdżę po Europie. Już od przeszło 2 lat, od Moskwy zaczynając. I mam przyjemność niespodziewaną widzieć po raz pierwszy tak cudowny zestaw prac Warhola. Gdy mnie łaskawość biurokratyczna ubiegłej Polski wreszcie wypuściła za granicę z opóźnieniem 10-letnim, to pierwszą moją poważną wystawą była wystawa w 1968 roku w Moderna Museet w Sztokholmie. I tam doczekałem się łaskawego, uwodzicielskiego komplementu, że jestem najzdolniejszym uczniem właśnie tej szkoły amerykańskiego myślenia. Bardziej mnie przypisywano właśnie jako zdolnego ucznia Rauschenberga niż Warholda. Teraz dopiero widzę, jaka to jest ogromna różnica, jakie to jest nieprawdopodobnie to, co tutaj widzimy. Uczciwe, świetnie ilustrujące świat, o którym my, Europejczycy z prowincji polskiej, nie mamy wyobrażenia. Świat wielkiej amerykańskiej metropolii. Wszystko, co Warhol nam tutaj przedstawia, jest doskonałym, prawie naturalistycznym odblaskiem tamtejszych upodobań. Jego sztuka portretowania jest sztuką portretowania idoli życia społecznego, publicznego. Są to sygnały plakatopodobne, nieprawdopodobnie sugestywne w kolorze, w bezczelnej prostocie, dalekie od psychologizującej i pedagogizującej sztuki europejskiej. Stąd właśnie nieobecność w tych pracach czegoś, co w Europie się dobrze nosi i my, Europejczycy, rozumiemy, właśnie refleksyjności, zadumy. To jest wszystko właśnie w tonacji czy w energii sygnału plakatowego, w energii koloru fosforyzującego. No właśnie, jedno słowo. Natychmiastowa sygnalizacja. To jest świetna informacja o tamtym pejzażu upodobań estetycznych wielkiej cywilizacji technicznej, wielkich mrowisk, skupisk wielkomiejskich. Należałoby spostrzec, że jest to wykwit kultury amerykańskiej, która ma tylko 200 lat, a europejska, wiemy, jak to od dawna się ciągnie, że mieliśmy Rafaela, Botticellego, Rembrandta, Picassa i wszystkie te zjawiska demonstrują upodobania i kulturę minionych epok sprzed wieków. On nie ma tej szansy. On jest dzisiejszy i ja go porównuję, nie chcę absolutnie nic krytycznego powiedzieć, ale on w moim odczuciu jest jak kwiat polny, który jeszcze nie miał czasu
historycznego, by się przeistoczyć w rasowy, z wielkiej kultury ogrodniczej kwiat, jakim jest najpiękniejsza róża, wytresowana w swojej urodzie, wyhodowana i mająca właśnie czarujący zapach. To są kaczyńcy, to są bławatki polne, to są stokrotki. Ale w tym wszystkim, takim płaściutkim, kolorowym, jest nieprawdopodobna uczciwość i ogromnie się cieszę, że to właśnie udało mi się zobaczyć, bo paradoksalnie właśnie przeżywając to zjawisko, bardziej rozumie moje błędy i wypaczenia w moim warsztacie plastycznym, który się postaram Państwu za chwilę przedstawić, uzmysłowić właśnie tą rewelacyjną inność. Tu nie ma szans na pytanie, kto z nas jest lepszy. Po prostu to są bardzo inne światy. Na przykładzie moich doświadczeń, a pilnie słucham opinii o moich pracach i właśnie słyszę często, że moim podstawowym źródłem inspiracji jest świat wiejsko-małomiasteczkowy, że jest to właśnie uroda głębokiej prowincji, gdzie nie wygasła do reszty sztuka ludowa, gdzie istnieje jednak świat baśni, obrzędów religijnych, a Amerykanie, Warhol czy Rauschenberg, o dziwo, z tego samego źródła czerpią, tylko to źródło ich jest, jak powiedziałem, błyszcząco wielkomiejskie, nieprawdopodobnie zmechanizowane, cechujące się nadmiarem rzeczy taśmowo produkowanych technicznie. W każdym razie ta miazga materii, kultury materialnej, jaką mają w zasięgu ręki, pod nogami, z czym się stykają jako z lawiną rzeczy, jest to również właśnie miazga plebejskiej kultury materialnej w ich wielkiej metropolii, bo takie jest ich naturalne otoczenie pejzażu wielkomiejskiego. Aby zdać sobie sprawę z wyprzedzenia idei pop-artu przez Hasiora, pisze Bożena Kowalska w książce Polska awangarda malarska, przypomnieć wypada, że ruch ten